Zaczynamy od przysięgi Wojsk Obrony Terytorialnej. Kilkudziesięciu żołnierzy ślubowało dziś w Leśnie wierność ojczyźnie. To pierwsza przysięga tzw. terytorialsów w Wielkopolsce. Szczegóły w relacji Eugeniusza Romera. Dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to jak dotąd najważniejszy moment w trakcie służby. Na was także od dnia dzisiejszego spoczywać będzie odpowiedzialność za obronę kraju, swoich małych ojczyzn oraz swoich najbliższych. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. 85 pierwszych żołnierzy Wielkopolskiej Brygady złożyło przysięgę na wierność ojczyźnie. Każdy z nas gdzieś tam na drodze swojego życia miał zaszczepioną miłość do ojczyzny i postanowił w ten sposób ją wykorzystać. Tak zwani terytorialsi szkolą się zgodnie z innowacyjnym 3-letnim systemem. Pozwala on na łączenie życia osobistego ze służbą wojskową. Pierwszym etapem szkolenia są 16-dniowe ćwiczenia i 8-dniowe szkolenia wyrównawcze dla osób, które wcześniej odbyły już służbę wojskową. Były to praktyczne zajęcia, były to taktyka, szkolenie strzeleckie, czyli im więcej potu wylanego na treningach, na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych, który ma uzupełnić zawodową armię. Oprócz obrony granic, żołnierze ochotnicy mają też pomagać w przypadku klęsk żywiołowych, akcjach poszukiwawczych czy organizacji imprez masowych. Jestem tak naprawdę dumna z tego, że właśnie takie zaangażowanie zarówno kobiet, jak i mężczyzn, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, bo tak naprawdę te wojska będą służyły właśnie drugiemu człowiekowi. Ochotnicy obrony terytorialnej staną także do walki w przypadku zagrożenia militarnego. W mojej rodzinie tradycje mundurowe są dosyć długie, bo pradziadek walczył pod Monte Cassino, w związku z tym myślę, że to jak najbardziej trzeba uhonorować pamięć przodków i stanąć do obrony ojczyzny. Leszno to dopiero początek. Wielkopolskie oddziały obrony terytorialnej powstaną także w Śremie, Turku, Dolaszewie pod Piłą i w Poznaniu. Dziś składający przysięgę żołnierze będą ambasadorami Wojsk Obrony Terytorialnej, będą wizytówkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, będą żywą zachętą do wstępowania do dowodu. W całej Wielkopolsce ma służyć od 3 do 4 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nabór do formacji wciąż trwa. Eugeniusz Romer, Teleskop.